Witam Państwa bardzo serdecznie. Ja nazywam się Janusz Buruwa i dzisiaj poszukamy zastępstwa dla zielonego chartreuse. Zapraszam. Zielony chartreuse, siup, wygląda tak. Jest ono w zasadzie niezastąpione w koktajlach. Problem jest taki, że jest go mało na rynku, szczególnie ostatnio, gdyż popyt wzrósł, a ci mnisi, którzy go produkują i tylko oni znają recepturę, stwierdzili, że nie będą zwiększać podaży, bo to przeszkadza im w ich mnisich drogach. Więc produkują dalej tyle samo. No a my, zwyczajni ludzie, nie mnisi, musimy walczyć o to. I tutaj w Europie i tak mamy całkiem nieźle, bo w Ameryce to jest katastrofa. Do nas, do Polski przyjedzie raz na jakiś czas jakaś tu paleta, tam paleta, coś tam będzie. No a w Ameryce jest to dużo bardziej popularne, w ogóle koktajle są dużo bardziej popularne i każdy bar w każdym stanie by chciał mieć chartreuse, a bary dostają pierwsze i dopiero później dostają sklepy, no więc jest mało. Wyruszam więc na podróż, żeby sprawdzić, czy da się to czymś zastąpić. Sprawdzimy to w ten sposób, że jako, że akurat tak się złożyło, że mam duży zapas Luxardo Maraschino, to będę robił koktajle Last Word, które pokazywałem tam. I będę zastępował zielony chartreuse w tych samych proporcjach innymi rzeczami w poszukiwaniu najostatniejszego słowa. Jak ja jestem świadomy, że no nie jestem pierwszym internetowym barmanem, który wpadł na ten pomysł, żeby szukać zastępstwa dla chartreuse, aczkolwiek wydaje mi się, że mogę coś dołożyć do tej dyskusji, ponieważ inni barmani szukają zbyt zwięźle w innych herbalnych likierach, też robionych przez mnichów, tylko w innych zakonach. Ja myślę, że trzeba rozszerzyć horyzonty na inne strony, dlatego poszukamy dalej tych zamienników. Długo kontemplowałem i zastanawiałem się, od czego by w zasadzie zacząć to, jaki byłby dobry trunek, który byłby pierwszym, który się pokaże w tej serii, żeby następne były... Dobry pomysł, Romanie. A więc odcinek pierwszy. Czy Amarena jest dobrym substytutem dla zielonego chartreuse? Sprawdźmy. A więc do dzieła. Kieliszek, lód, chłodzenie, wiadomo. Następnie wstrząsacz. Również lód. Zamrażarki. No i dodajemy. Pamiętacie Państwo, a jeśli nie, to zaraz przypomnę. Last Word, bardzo prosty koktajl. Wszystkie równe części, wszystkiego daję. No może, żeby nie świrować z tymi ilościami, to 25 ml wszystkiego. Gin. Luxardo Maraschino. Siup. Literalny sok z limonki. Ciup. No i nasze dzisiejsze zastępstwo za zielony chartreuse. Dzisiejszego pretendenta. Szlachetną amarenę. Również 25 ml. W zasadzie tak, no amarena wygląda na taką gazowaną. No są tam jakieś bumble. Może nie powinno się jej wstrząsać. Ale ja już kiedyś wstrząsnąłem tam w odcinku o Amartini. No i żyje, więc chyba się da. No i co? Przelewam. Wstrząsam. Schłodzoną szklankę, dwa odcedzacze, siup i myk, no i odcedzam podwójnie. Od razu powiem, w Last Wordzie dodaje się też wisienkę Luxardo, ale wisienka jest takim skarbem na koniec
I żeby się do niej dostać, to wypadałoby całe to wypić. Dlatego oszczędzę sobie przy tych testach. Bo wisienki Luxardo też nie są, nie rosną na drzewach. Czy wiśnie? Nie, wiśnie rosną na drzewach. O, pierunie, no, to teraz dałem. Fopa. Skosztujmy. Doskonałe. Powiem tak, no tam no amaryna jest taka dominująca tutaj w palecie tych smaków, w zasadzie takiej, że nawet żadnego innego prawie nie czuję. Przebija się tylko lekko gin Tanqueray, bo ma mocny aromat, ale no nie jest to najostatniejsze słowo. I niestety amarena nie jest idealnym pretendentem do zastąpienia zielonego chartreuse. Niemniej nie poddaję się. Jeżeli mają Państwo jakieś sugestie, zapraszam w komentarze, z chęcią zobaczę, może się zainspiruję, co można dodać do takiego ostatniego słowa, żeby zastąpić godnie zielony chartreuse. Na razie to tyle. Dziękuję za uwagę oraz zapraszam ponownie. Mam nadzieję, że mnie policja koktajlowa nie dojebie za to, bo dokonuje się tu ciężki grzech.